Kuba Wieliński, to jest magazyn fan Club Studio. Dużo się działo w miniony weekend, dużo się będzie jeszcze działo w tym tygodniu, bo i Puchar Polski i kolejka ligowa przed nami, a więc sporo o Lechu i Warcie w tym programie. A moim państwa gościem jest dzisiaj Maksymilian Dyśko, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Cześć Kuba. Zaczniemy sobie od wyników właśnie, jakie mieliśmy w miniony weekend, bo w piątek Warta Poznań przegrywa w Chorzowie z Dawidem Szulczkiem i z ruchem Chorzów właśnie 1-2. No i takim samym stosunkiem Lech wygrywa z Radomiakiem Radą u siebie 2-1. Do wyniki dosyć przewidywane, ale te mecze były, tak jak pokazują wyniki, właśnie zacięte całkiem, prawda? Dokładnie. No, szczególnie zaczniemy może od meczu ruchu chorzów z Wartą Poznań, e, chronologicznie. No to myślę, że tutaj to, co wyróżniło warte na tle innych spotkań dotychczasowych, no to dobra reakcja po, po straconej bramce e, i faktycznie dążenie do tego wyrównania, co, co nie szczególnie było widać w poprzednich spotkaniach, bo, bo nawet jeśli rysował nam się taki obraz, że Warta faktycznie dąży do tego wyrównania, no to no nie przekuwało się to na, na bramki i nie było to na tyle skuteczne i mocne. Z kolei Lech Poznań i Radomiak Radom, jak Radom no były elementy wspólne ze spotkania z motorem Lublin. Natomiast no na całe szczęście te demony w drugiej połowie udało się gdzieś odpędzić. No i Lech przypieczętował to zwycięstwo drugim trafieniem Michaela Iszaka po kapitalnej akcji Afonza To sobie właśnie od Lecha Poznań zaczniemy w szczegóły. Wprowadzi nas Kamil Kwiatkowski, który ten mecz nam opisze. Sobotnie spotkanie Lecha Poznań z Radą, Jakim Radą, było wymagające dla gospodarzy, ale ostatecznie po dopierści Nilsa Frederiksena wygrali 2 do 1. Jesteśmy szczęśliwi ze zwycięstwa, to jest najważniejsze. Pokazaliśmy dobrą mentalność. To nie był piękny mecz, ale i tak myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo i byliśmy lepszym zespołem na boisku. W 17 minucie wynik otworzył Joel Pereira, który po rzucie wolnym uderzył precyzyjnie z 16 metra. Parę dni temu Portugalczyk przedłużył kontrakt z Lechem o kolejne dwa lata. To przyjemność grać w takim dużym klubie i dużym kraju. Pracuję na to. Kiedy przyjechałem, byłem anonimowym zawodnikiem i pracowałem przez te wszystkie lata, żeby osiągnąć coś specjalnego w tym klubie i dlatego przedłużyłem kontrakt. Kolejusz starał się podwyższyć prowadzenie, ale na początku drugiej połowy to zespół gości wyrównał za sprawą indywidualnej akcji z Lech odpowiedział w 72 minucie, kiedy Afonso Souza minął rywali i podał do Mikaela Iszaka, który strzelił swojego ósmego gola w lidze. Wiemy, że takie mecze nie są proste i dlatego potrzeba drugiej bramki. I niestety, gdy weźliśmy drugą połowę, to właśnie Radomek strzelił wyrównującą i, i ten mecz stał się, stał się ciężki. Ale graliśmy swoje cały czas, mimo boiska, cały czas próbowaliśmy się składne akcje robić. No i właśnie po takiej składnej akcji trzęsie bramkę, więc finalnie wszystko zgodnie z planem. Na pochwały zasługują stoperzy Lecha, którzy nie pozwolili napastnikowi Leonardo Roszy zdobyć kolejnej bramki w ekstraklasie. To jest w tym momencie kurszczelców ligi i trzeba na niego uważać. Radomek swoją grę opierała się na wrzutkach na niego, więc staraliśmy się go odcinać od tych podań. I do końca byliśmy skupieni i możemy uznać, że robota była dobrze wykonana. Po 13 kolejkach Lech nadal jest liderem Ekstraklasy. Druga Jagiellonia traci 3 punkty. Kamil Kwiatkowski, pół Dnia. Niezła pierwsza połowa, trochę słabsza ta druga, ale najważniejsze Max, że tym razem, tak jak już trochę wspomniałeś, ten mecz z motorem, ten scenariusz się nie powtórzył i takie to spojrzenie Antonio Milicia na Leonardo Rosze, że nie, nie, gościu jesteś w mojej kieszeni. Tak to, tak to wyglądało właśnie w, w tym spotkaniu. Tak. No przede wszystkim ta pierwsza połowa Lecha Poznań była kapitalna. Lech tworzył sobie zdecydowanie więcej sytuacji niż chociażby właśnie w pierwszej połowie z Motorem. Dlaczego to porównuje? No bo to zespoły, które mniej więcej koło siebie leżą w tej tabeli ligowej. No i faktycznie jak w ogóle nie istniał no, w pierwszej połowie. W drugiej... Ta indywidualna akcja gdzieś na pewno lechitą te, te skrzydła podcięła i, i ciężko było faktycznie wrócić na te dobre tory, no bo Ali nie zaliczył dobrego występu, ale Mark tak samo, no i te zmiany na, na skrzydle były konieczne. I w w pierwszym momencie, gdy, gdy wchodził chociażby Baluła z Fiabemą, no to no złapałem się za głowę. Ale trzeba powiedzieć, że, że Fiabema dochodził. Od razu, pamiętam, po dwóch, trzech minutach do, do już sytuacji strzeleckiej. No miał takie dwie, trzy kontry, które gdyby nie na przykład Dino Hotic, no to by mógł to rozprowadzić na, na gola. Ja mówiłem, że z tego gościa będą jeszcze ludzie. Widać, że Brian Fabema powoli, co prawda, wchodzi w tę drużynę, ale ten potencjał jest. Adriel Baluła wrócił do składu znowu i gdzieś tam widać, że jednak walczy, walczy o to miejsce. No jest to zastanawiające, natomiast walczy to, to na pewno może cieszyć nas t, to, że mamy pewną rotację, że nie musimy przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, rzeźbić w składzie, tylko faktycznie, że, e, że są ci zmiennicy, którzy chcą coś jeszcze od siebie dać. Natomiast to, co, co jeszcze jest istotne, no to ta pierwsza bramka Joel Perejry i potem ta wyrównująca. To, to Maciej Henszel gdzieś, gdzieś to wspominał mi, że w głowie Joel Perejry była taka myśl, że kłuczę, znowu strzelam bramkę i znowu nie wygramy tego meczu. Bo Joel ma na swoim koncie cztery bramki w ogóle w Lechu Poznań. Na tą pierwszą bardzo długo czekał przecież. Dokładnie tak, ale zawsze jak strzelał, to Lech nigdy nie wygrał. I teraz też tak myślał, no, ale na całe szczęście Afonso Sozza e, przeprowadził kapitalną akcję, podając do Miki Szaka, no i nie mieliśmy dwa do jednego, więc można powiedzieć, że coś się zmieniło, coś drgnęło i, i że faktycznie to takie fatum u Joela zostało przełamane. No. Trzecia akcja z rzędu, Sousa Isak, y, która daje go, a trzeci mecz z rzędu z taką właśnie akcją, to też warto podkreślić, bo ten duet naprawdę dużo robi. Joel Pereira przedłużył kontrakt, o tym Kamil nam mówił w materiale y, i wydaje się, bo to jest wiadomo na razie jeden mecz po tym podpisie, ale że chyba nie dotknie go taka klątwa, czy to Manuela Arboledy, czy Gergolo Wręczicia wcześniej i pewnie jeszcze paru innych byśmy znaleźli, że on jednak na laurach nie, nie spocznie, a będzie dalej na tym wysokim poziomie grać. No, mnóstwo było piłkarzy, którzy podpisywali nowe umowy z kolejorzem i faktycznie później można było zauważyć pewien regres w ich grze. Wiadomo, jedna jest kółka wiosny czyni, natomiast też wydaje mi się, że Joel jest takim piłkarzem, który jeszcze ma coś do udowodnienia i wcale to podpisanie nowego kontraktu nie oznacza, że no nie wiem, po, po zakończeniu tej umowy, która wygasa w 27 roku, no nie czeka go jeszcze poważna piłka, wręcz przeciwnie, więc on dalej ma chęć udowodnienia jeszcze, jeszcze więcej w Lechu, jeszcze ma co do osiągnięcia w Lechu Poznań. No, chociażby zwycięstwo w Pucharze Polski, no wiadomo, że to się nie wydarzy w tym sezonie, ale być może w kolejnym. No, nie jeden więc... chciał wygrywać Puchar Polski z Lechem Poznań i Dokładnie nie, tak. mało kto wygrał. Największym chyba pechowcem jest tutaj Szymon Pawłowski, który e, grał trzy razy z rzędu i trzy razy z rzędu się nie udało. Więc e, ci piłkarze, którzy podpisują nowe umowy, mają jeszcze coś do udowodnienia z Lechem Poznań sobie przede wszystkim, kibicom i mogą iść dalej. Dlatego wydaje mi się, że żony nie obniży lotów. Myślę, że dalej będzie podawał, tak jak było to. Faktycznie tak, taką mową przewodnią w tym spocie przy podpisaniu kontraktu. No i jeszcze z niejednej asysty będziemy się cieszyć. Wspomniałeś o tym, że Ali Goli Zadek i Patryk Wolemark, takie przeciętne te występy, ale trzeba też powiedzieć, że to są piłkarze, którzy jednak lubią grać na dywania, niekoniecznie na takim klepisku, jakie było już przy Enea stadionie. No bo ta murawa wiemy, że jest wymieniana od wczoraj. No to było konieczne, mimo że tylko dwa mecze jeszcze przed nami w Poznaniu, no to ten zabieg był. Był konieczny. Tak, no trzeba sobie teraz zdać sprawę, że mm, jeśli teraz, to, to dopiero byłoby to po, e, po meczu z GKS Katowice, e, który będzie ostatnim spotkaniem. Teraz mamy dwa tygodnie przerwy do, do meczu z Legią Warszawa. Ta murawa zawsze była gdzieś tam sprowadzana spod Budapesztu, teraz wyjątkowo jest sprowadzana ze Słowacji. E, więc e, tak na dobrą sprawę zobaczymy, jak to wszystko się przyjmie. Natomiast no, jeśli piłkarze faktycznie narzekają e, na tą murawę, oczywiście obie drużyny grają dokładnie na tej samej e, trawie i tak dalej. Natomiast wiadomo, Lech e, ma inny sposób przeprowadzania akcji, lubi grać po ziemi, nie lubi gdzieś tam grać lagami, długimi piłkami. No więc to nie jest e... do końca ta sama murawa. To też to mówiłem parę razy w tym programie, <laughs> że no jednak... Tak, każdy biega po tej samej trawie, ale nie każdy jej potrzebuje do tego, żeby grać w piłkę. Do, dokładnie tak, każdy ma. Na przykład motor Lublin był idealnym przykładem na to, jak może wykorzystać mankament właśnie murawy, mimo to, że była taka jeszcze akcja, gdzie, gdzie mogło być 3-1, potem 4-1 dla, dla motoru yy, i to były piłki no, no, po ziemi, to jednak mimo wszystko ta ofensywa kolejorza nie, wygl nie wyglądała tak potężnie, jak we wcześniejszych domowych spotkaniach. No właśnie myślę, że, że przez tą Murawę no też piłkarze nie bez powodu na nią narzekają i też zaznaczają, że to nie jest żadna wymówka, tylko że po prostu mają ograniczone pole do popisu. I to a jest jak najbardziej zrozumiałe. Myślisz, że gdyby teraz Lech grał nie z Legią Warszawa, a właśnie chociażby z GKS-em Katowica albo innym zespołem, czy ta Murawa byłaby wymieniana? Bo jednak wygrana w meczu z Legią i takie optymalne warunki, no to jednak wiemy, że te mecze z Legią... Legia to rywal jak każdy inny oczywiście, ale nie do końca. Wydaje mi się, że tak. No, po pierwsze, Lech też nie jest takim klubem, właśnie Lech jest takim klubem, który słucha piłkarzy. Po drugie, nawet gdyby nie była hipotetycznie wymiona na jak no to i tak by musiała być wymiona, byłaby w jeszcze gorszym stanie, więc wydaje mi się, że przepraszam, na jest jest Katowice, więc wydaje mi się, że nawet jakby odwrócić tą kolejność spotkań, to, to tak czy siak ta, ta murawa zostałaby wymiona I, i tutaj no, też wielki ukłon za przede wszystkim sprawne tempo. No poczekajmy, bo jeszcze tej trawy nie ma. Nie Zobaczymy, ma jak będzie bezomno, wyglądało Natomiast dwa tygodnie to też jest czas, który, który powinien pozwolić faktycznie na zaadoptowanie za się tej, tej nowej nawierzchni. No i miejmy nadzieję, że, że będzie ona cieszyła no, i oko, ale przede wszystkim piłkarzy. To zobaczmy sobie tabelę PKB Pekstra Klasy, bo po 13 kolejkach Lech jako jedyny ma więcej niż 30 punktów i 10 zwycięstw już na koncie 25-8, jeżeli chodzi o bilans bramkowy. No jest to dorobek na pewno imponujący, ale Lech cały czas musi gdzieś oglądać za siebie. Krakowia nieco już przygasła, chociaż wciąż jest wysoko kto teraz myślisz będzie tutaj do końca roku najgroźniejszy bo tak naprawdę i możemy patrzeć do szóstego miejsca że tam jest ciasno bo to jest dziewięć punktów do do Legii pogoni czy Krakowia przygasła? To nie wiem. No, ostatnio rozbiła no. motor 6 do 2 u siebie. Eee, myślę, że ta wtopa z Lechem Poznań, no jak najbardziej, eee, można postawić lekki minus. Przygasła w tym znaczeniu, że tak, była tak. druga, że miała gdzieś tam tę przewagę była mniejszą, Łucze, większą. Teraz jest na czwartym miejscu, ale też tak jak wspomniałeś, te różnice punktowe no, nie są duże, one są bardzo małe. Wydaje mi się, że pierwsza szóstka, eee, czyli tutaj Lech, Jagiellonia, Raków, Krakowia, Legia, Pogoń, to będzie szóstka, która będzie się utrzymywała już do końca sezonu. Oczywiście w innych konfiguracjach i, i tutaj będą przetasowania nawet na pewno. E, co do pierwszej trójki, jestem przekonany, że ona zostanie. Czyli Lech, Agielonia, Raków również może dojść do przetasowań, no, ale Raków ma najlepszą obronę w Lidze. Jeśli chodzi oczywiście o bilans bramkowy, no, cztery bramki tylko stracone po, po 13 spotkaniach, no to naprawdę nie pamiętam e, dawno takiej sytuacji u nas w polskiej Lidze. No, a z kolei Lech może pochwalić się naprawdę dobrą ofensywą, więc to, to wszystko myślę, będzie owocowało. I ta, ta rywalizacja do końca rundy jesiennej będzie bardzo ciekawa, ale wydaje mi się, że Lech utrzyma tą pozycję lidera. No to Bartek Lis chyba mi wspominał kiedyś, że Raków to najlepszy start, jeżeli chodzi o defensywę, no to były chyba tylko dwie ekipy, które miały na tym etapie lepszy bilans w ogóle w historii Ekstraklasy, a więc to jest no cztery gole w 13 meczach, to trzeba jednak umieć Marek Pabszum na pewno cały czas gdzieś tam. Gryzie Kąsa yy, i Lonie i yy, Lecha. Przejdziemy sobie teraz do Warty, ale do Lecha jeszcze za chwilę wrócimy. Yy, jeżeli chodzi o Wartę Poznań, w piątek porażka w Chorzowie. Dawid Szulczek, sprytniejszy od Warty wielu piłkarzy, wielu, kilku piłkarzy Warty, którzy pamiętają poprzedni sezon, yy, mówił tak, że no nie mogą się doczekać tego spotkania, bo jednak będzie, będzie wyjątkowe. No jednak yy, okazało się, że to Dawid Szulczek jest większy od Warty Poznań. Tak, no ale też z drugiej strony wielu nie mogło się doczekać, a wielu też e, odeszło e, zwarty Poznań, z Warty Poznań, zawodników i na palcach jednej ręki można policzyć, ilu w ogóle zostało. E, wydaje mi się, że błędną decyzją też na pewno było e, pozostawienie niektórych zawodników e, i, i nie zabranie ich do Chorzowa. Mówię tutaj o warcie, no, chociażby w kadrze nie pojawił się Szymon Pawłowski, a wydaje mi się, że doświadczenie tutaj no jego technika byłaby bardzo przydatna, no, szczególnie właśnie na te. Ostatnie końcowe minuty, albo na to 60 minuty. Generalnie po wyrównującej bramce, mm, no inaczej mogłoby to wszystko wyglądać, gdyby na ławce mm, znajdowało się po prostu doświadczenie i, i po prostu większa. Ale to jest też techniczne. schemat, który widzimy od początku, warty w ekstraklasie czyli cały czas mamy październik, a ten zespół jest wciąż w budowie cały czas nie wiemy, kto z ławki może wnieść jakość. No to jest schemat, który się powtarza i to nie jest dobry schemat. Nie jest dobry schemat. Tak jak powiedziałeś, tak na dobrą sprawę ten schemat warty powtarza się od momentu, momentu wejścia do ekstraklasy tak. Eee, tego ostatniego. No, co chwilę jest przebudowa zespołu. Ta przebudowa zespołu trwa nawet po zakończeniu okienka transferowego. Jeszcze z wolnych eee, transferów są ściągani zawodnicy. Wiem, że teraz też są testowani zawodnicy. Co chwilę coś się dzieje. Adrian Gryszkiewicz ma dołączyć do warty na dniach, a mamy końcówkę października. Dziennika. Dokładnie. Gdzie został nam tylko miesiąc grania, później mamy przerwę. Więc no, to nie jest modelowy na pewno sposób budowania kadry, albo też taki, który, który przynosi korzyści nawet długofalowo, a krótkofalowo to już na pewno nie. No i teraz tak, no, na pewno trzeba docenić trenera Klepczarka za to, że nie boi się zmian. Do tego chciałem 11, właśnie przejść, bo mówisz bo... o rzeźbieniu w przypadku Lecha, strony... a tutaj Piotr Klepczarek faktycznie rzeźbi i robi to nieźle, jak na to, co ma. Tak, jak na to, co ma to to oczywiście. Na przykład nie do końca rozumiem, chociaż już da się to wyczuć po konferencjach przedmeczowych, bo jeśli trener mówi, że no w tamtym tygodniu dobrze prezentował się Leo Przybylak, a w tym tygodniu bramkarze prezentują się na równi, to już wiemy, że na pewno Leo nie będzie bronił i tak jest zawsze, jeśli trener idzie tak w dyplomatyczne wypowiedzi, to raczej ten drugi będzie bronił i tego nie rozumiem, bo Leo miał kapitalny występ z Wisłą Płock, ostatni w Kołobrzegu był, no również musiał się po prostu wykazać kilkoma interwencjami, więc no jeśli ktoś jest w gazie, jest w formie, to nie rozumiem tutaj zmiany tak ważnej pozycji jak pozycji bramkarza, co było widać niestety przy pierwszej bramce. Uważam, że, że ta główka była do wyciągnięcia, chociaż oczywiście tutaj Ee, raczej trenerzy-bramkarze mogliby się lepiej wypowiedzieć, bardziej fachowo. Ee, no ta druga bramka kuryzalna, stracona, samobójcze no, trafienie. Takie rekoszety zawsze są niebezpieczne i tutaj bramkarz niewiele może zrobić. No troszkę firmówka polskiej ligi. i no ale na pewno trzeba pochwalić za chociażby zmianę w składzie, jeśli chodzi tutaj o ofensywę, tak, prowadzenie Filipa Walusia, który nie miał łatwego życia tutaj od pierwszych minut w chorzowie, ale też pokazał się z dobrej strony, więc na pewno potrzeba takiej jakości, ale też świeżości, a świeżość właśnie można uzyskać poprzez te zmiany w ofensywie, poprzez większe rotacje. No, i zobaczymy, co dalej. No, ten mecz na pewno w Chorzowie dał jakąś taką iskierkę nadziei, że coś się zmienia, bo mówię, reakcja warty była zdecydowanie lepsza na straconą bramkę niż w poprzednich spotkaniach. No ta Warta ewoluuje, nie gra takich samych meczów, kolejka po kolejce, co jest w sumie dobrą wiadomością, bo widać, że gdzieś Piotr Klepczarek szuka i ma te pomysły, e, tylko zaraz się może skończyć czas, kończy się runda. Zobaczmy sobie tabelę, bo właśnie o końcówce rundy teraz jeszcze chwilę mm. pomówimy, bo Warta jest na miejscu 14, ma 12 punktów i tak naprawdę żadną przewagę nad strefą spadkową, bo to są dwa punkty zaledwie nad Odrą Opole, ale najbliższe mecze Warty to chroniące, Chrobry, Odra i Pogoń, czyli Chrobry 13, Odra 16, Pogoń 18. Jeśli Warta ma uciekać, no to tylko teraz. Pamiętasz może wyścig żółwi sezon temu w walce o mistrzostwo? Oczywiście. To tak samo będzie tutaj, ale jeśli chodzi o spadek, a raczej o utrzymanie. No GKS tych wczoraj bardzo, bardzo szczęśliwie zremisował. Zniczem ze zniczem Kruszków, ale tam przewagę miał więcej strzałów. Co prawda Znicz miał pewną kontrolę nad tym meczem, bo zerkałem jednym okiem, co prawda. Ale tak. no, tych strzałów GKS oddał no, masę. Tak, ale to też ze względu na czerwoną kartkę zniczu, Znicza, który GKS grał od 70. minuty w przewadze. No i jeśli chodzi o Dropole, no to zobaczymy. Może się odbiją po dzisiejszym spotkaniu z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Chociaż no tylko tak wątpliwie. każdy mówi o tej od... Że, że się odbije, że się odbije, a bo to mu nie... zbaraży, a się dalej nie może odbić. Dokładnie. No jeśli chodzi o stal i pogoń, tutaj nie widzę większych szans w ogóle na utrzymanie. Nie ma o czym mówić, mimo że stal trenera Ireneusza robi duży postęp, jeśli chodzi o grę i budowanie akcji. Punktowo nie wygląda to najlepiej. I tak samo, jeśli chodzi o siedlce. No, Mam wrażenie, że brakuje tutaj na pewno pomysłu na grę w ofensywie, budowanie akcji, też takiej dyscypliny w obronie, no bez tego nie da się utrzymać. Eee, więc warta tak na dobrą sprawę. E, mimo że może grać tak, jak gra i punktować tak, jak punktu punktuje, to i tak może się utrzymać. No tak, warta musi teraz po prostu pokazać, że faktycznie jest o ten włos lepsza od tej strefy spadkowej, bo. Tutaj trzy właśnie bardzo ważne mecze, dziewięć punktów do zdobycia, kompletu pewnie nie będzie, ale jeśli to będą cztery punkty... Myślę, że tak. No to tutaj... tak, tak, bym, tak bym to typował, że Warta wygra ze Stalową, zremisuje z, z Siedcami i został mecz z Chrobrym, który... Jest już teraz w niedzielę. No myślę, że 1-0, to, to będzie ale tak myślę. Zobaczymy, zobaczymy. To sprawdźmy sobie, jakie są najbliższe mecze właśnie Lecha i Warty, bo tutaj mamy praktycznie codziennie, środa, czwartek, sobota, niedziela, tylko piątek wolny dla poznańskich kibiców i zaczniemy sobie od Pucharu Polski, bo to w środku tygodnia bez pierwszej drużyny Lecha Poznań, ale będą grać rezerwy. To jest też na pewno ciekawa rzecz, że druga drużyna zaszła dalej niż Pierwsza, no i jakiś miesiąc temu, kiedy właśnie Lech przegrywał w Rzeszowie, mówiliśmy, że no to kto może zagrać w tej e, drużynie rezerw? No jest taka potencjalna jedenastka, która mogłaby wystąpić e, właśnie w starciu z Koroną Kielce w jutro we Wronkach. No jest tam parę nazwisk z pierwszej drużyny, jest chociażby Filip Bednarek, jest Bartosz Salamon, Michał Gurgul, Adriel Baluła, czy Brian Fabema, o których też rozmawialiśmy, i Jan Hoffman, e, ale... Raczej to się nie wydarzy. Znaczy, no, myślę, że na pewno to się nie wydarzy. Przy jednym nazwisku pozostawiłem tylko znak zapytania, zaraz do niego wrócę. No też ten FedExem powiedział, że, że nie, że, że nie zamierza udostępniać zawodników pierwszego zespołu na, na to spotkanie. E, też ze swoich źródeł wiem, że to nie nastąpi. Natomiast e, przy jednym nazwisku można się zastanawiać jest to Jan Hoffman. Z tego względu, że Maciej Korłowski pauzuje za, za kartki po meczu z Baraczem Sołów. Też pauzuje Filip Wilak, więc ta dwójka zawodników nie będzie do dyspozycji trenera Wojtkowiaka na mecz z Koroną. No ale z drugiej strony na prawej obronie mamy Igora Kornobisa, który też ostatnio pokazuje w meczach ligowych, że dobrze sobie radzi na tej pozycji. No i też w Sparingach piesie drużyny grał. <laughs> Do, dokładnie, więc no, tutaj nie, nie przewiduję większych zmian. Uważam też, że fair jest zostawienie tego chłopakom, którzy ten awans walczyli i którzy, uwaga, stoją w ogóle przed historycznym awansem do jednej e, ósmej, która w ogóle w historii rezerw jeszcze nie wystąpiła, więc mam w ogóle takie przeczucie, e, że to właśnie nastąpi jutro. To z tego względu, że chłopacy, którzy jutro wystąpią, mają już doświadczenie po pierwsze w pucharze z motorem Lublin wyjazdowym, bardzo trudnym spotkaniu, niestety przegranym, ale tylko 1:0, no i też po młodzieżowej lidze mistrzów, tak znąd, gdzie no, niektórzy zawodnicy, którzy rok temu tam występowali, już dzisiaj grają w nąd w pierwszej drużynie, więc. Też Kornel powiedział, że no wyjdą naprawdę z otwartą głową przed siebie, chcą zagrać otwarty futbol, tu nie będzie kalkulacji e, i też na takie spotkanie liczę. Więc wydaje mi się, że jutro rezerwy postawią bardzo trudne warunki i też pytanie, w jakim korona wyjdzie w składzie, no bo ponieważ grała kilka dni temu w Ekstraklasie, zaraz będzie grała kolejny mecz w Ekstraklasie, walczy o utrzymanie. I klasycznie, e... czy ten Puchar Polski jest im potrzebny tak naprawdę? Nie? Dokładnie tak, a szczególnie, że dzisiaj przyjeżdżają do Wronek nocują, grają w środę, od razu wyjeżdżają jadą na wyjazdowe spotkanie, nie wracają do siebie do Kielc, to wszystko cały czas coś tam się dzieje, więc Lech ma dość dużą przewagę i na pewno oczywiście też rezerwy Lecha mają maraton. Ale, ale na pewno mają taki większy spokój. No i też powiedzmy trochę o tym, jak rezerwy grają w ogóle w trzeciej lidze po tym spadku z drugiej, bo ten początek no, był taki mocno wątpliwy, ale widać, że Grzegorz Wojtkowiak gdzieś znalazł ten system na, na tych chłopaków i oni się troszkę odbili od, od tego dołu. Początek był bardzo kiepski, natomiast no, też bawiły mnie komentarze, że tak, do zwolnienia trener Wojtkowiek, no nie. No, jeśli oczekujemy jakichś wyników, no to musimy dać e, trenerowi i narzędzia, ale przede wszystkim czas, żeby on to wszystko sobie poukładał. To są dla niego wszystkie nowe okoliczności, też niełatwe. Zostało tylko dwu, dwóch, no dobrze, trzech e, doświadczonych zawodników. Adrian Lis, Maciek Wichtowski, Maciek Orłowski e, i musi obudowywać to jeszcze młodszymi piłkarzami niż e, robił to Artur Węska, tak? Bo ma Masz do dyspozycji Tymka Gmura, masz do dyspozycji Kamila Jakubczyka, który wraca po kontuzji. Sami Dudek e, też bardzo młody. Sami ja. Dudek, Falkiewicz, Skowroński, no można wymieniać. E, Preissner. E, więc no dużo nazwisk, które na pewno zaistnieją w pierwszej drużynie kolejorza z czasem. No i też musisz zadbać o to, żeby ci zawodnicy, którzy już troszkę w tych rezerwach grają, jak Filip Wilak czy tam Norbert Pacławski, również mieli swój plac. Tak? Albo Troszkę młodsi jak Jasiek Niedzielski na środku. Dużo, dużo pola do manewru, ale właśnie czas jest potrzebny do upogodzenia. No i rezerwy naprawdę już są na dobrym, generalnie na dobrym etapie, żeby zrobić kolejny krok, żeby objąć drugie miejsce w lidze, które daje faktycznie szansę na baraże, Bo jednak ta przewaga Sokoła-Kleczew. Pomimo ostatniej porażki mam, mam wrażenie, że może rosnąć. Bardzo ciężko będzie wyprzedzić Sokoła, no, ale też zobaczymy. Yy, wiem, że Sokół zawsze gra gorzej w rundzie wiosennej. Tak było sezon temu. I dwa sezony temu, więc może będzie tak również w tym sezonie. Ty Zobaczmy. jesteś za ale Pamiętam Sokoła klecze w 2013 14 po 2014, 15 Tomasz Mazurkiewicz, który później był asystentem Jerzego Brzęczka, prowadził tę ekipę i wtedy wygrał trzecią ligę. I to był jedyny sezon, kiedy ten, to zwycięstwo nie dawało awansu wyżej, bo wtedy była reorganizacja drugiej ligi. Mhm. No i przegrali wtedy w barażach z Nadwisanem Góra. Robiłem te mecze, więc doskonale pamiętam tę ekipę. Pięknie. Zresztą Łukasz cicho wtedy występował w tej drużynie. Lecimy dalej. Warta Poznań, Zagłębie Lubin. I to jest znów taka para, gdzie poznańska drużyna nie jest faworytem, ale myślę, że szansę ma, bo Zagłębie w tym sezonie jest wyjątkowo niemrawe i Warta może gdzieś tutaj zaskoczyć, tym bardziej, jeżeli będzie kilka zmian w składzie miedziowych. No to Kajetan Szmyt znowu gdzieś akcent tej Warty ekstraklasowej w kolejnym meczu. No ale, ale myślę, że Zieloni nie będą na pewno bez szans. No nie będą bez szans, natomiast no troszkę mamy inne zdanie. Mimo, że Warta też nie była faworytem w pojedynku z Wisłą Płock w pucharowym spotkaniu w poprzedniej rundzie. I ok, Warta gra u siebie, ale no też Zagłębie zmieniło trenera i nie wydaje mi się, żeby trener Wodarski tutaj odpuścił w ogóle tą rywalizację w pucharze. E, pewnie do zmian dojdzie, no ale w Warcie też dojdzie do zmian. Warta nie wyjdzie pierwszym garniturem, tak jak miało to miejsce w meczu z, z Płockiem. Zobaczymy. No, mimo wszystko uważam, że, że tutaj faworytem jest Zagłębie i że to Zagłębie awansuje. Może po męczarniach, ale mimo wszystko. No ale oczywiście życzymy Warcie tego, żeby to, to Warta przyszła dalej, e, dalej niż Lech, e, no i, i być może tak samo daleko jak rezerwy. No i potem z tym chrobrym mecz w niedzielę, 1-0 mówiłeś, tak? 0-1. dla tak, chrobrego jednak, tak? Tak, 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 tak typuję. E, no ciężkie spotkanie, każdy zespół ma swoje problemy, jeśli chodzi o Głogów, jak i o warte. Natomiast no, chrobry też ostatnio chyba zaczyna punktować z tego co pamiętam. E, możesz mnie poprawić, jeśli się mylę. E, ale chyba ostatnio wygrali 3 do dwóch spotkanie ligowe. Tego ci nie powiem, nie ponieważ powiesz, nie sprawdzam, ale raz. też 12 punktów w tabeli, jeżeli chodzi o, o, o Chrobrego i Warta, więc starcie sąsiadów na pewno. Tak, no i to będzie na pewno też wyrównane spotkanie na korzyść, wiadomo, będzie przemawiała e, przemawiał Stadion kibice tak zawartą. No, ale to nie będzie łatwe spotkanie. No i został na mecz Lecha Poznań z Puszczą. Dokładnie, półtorej minuty na ten mecz zostało. E, powrót do Krakowa. Z Krakowią się udało po czterech latach. Z Puszczą tyle czekać nie trzeba na, na zwycięstwo, ale to e, nie będzie też łatwe spotkanie, bo Puszcza, mimo że gra słabo, mimo że gra zupełnie inaczej niż w poprzednim sezonie, no to jednak ta presja rośnie i to właśnie na Lechu będzie ta presja większa, żeby to udowodnić, że faktycznie są lepsi. Znaczy tak, logika wskazuje na to, że puszcza tego meczu nie przegra, ma pięć porażek z rzędu. Z drugiej strony, no jeśli Le chce walczyć mistrzostwo, to musi wygrywać z ostatnią drużyną w tabeli i z drużynami, które są na dole. I nie wyobrażam sobie tutaj innego scenariusza niż, niż wygrana Lecha Poznań. No, szczególnie, że naprawdę no, jesteśmy w Gazie, mamy tą rotację. Puszcza, jak oglądasz mecze puszczy, to też nie widzisz jakiegoś wielkiego pomysłu na ich grę. Mam wrażenie, że nie można w ogóle porównywać tych spotkań z rundy wiosennej, też lek był w innym momencie, puszcza była w innym momencie. Lek był w gorszym, puszcza w lepszym, a teraz puszcza jest naprawdę w fatalnej sytuacji, a lek w bardzo dobrej. Więc zdecydowanym faworytem do zwycięstwa oczywiście, że. Kolejusz. No Puszcza tylko jedno zwycięstwo ligowe w, 8, w 13 meczach, 18 miejsce już nawet Śląsk-Wrocław wyprzedził Puszczę w tabeli, a więc to też pokazuje jak źle tam musi być Tomasz Tubacz, już nawet stałe fragmenty tutaj nie, nie pomagają, nie bo to jest, to jest tylko 11 bramek w tym sezonie, tylko Korona ma jedną mniej, to też pokazuje właśnie, że coś po prostu się już wyczerpało i trzeba szukać od nowa. No dokładnie, no też chyba takim samym bilansem może e, poszczycić się Warta, czy nie, jeśli chodzi o strzelone bramki? 11-25, bardzo zbliżony. Tak jest, e, więc no na pewno bolączką Puszczy są strzelone bramki, tak jak po powiedziałeś, nie działają stale fragmenty gry, chociaż oczywiście trzeba na to uczulać, ponieważ pamiętamy czym Puszcza nas zaskoczyła, mimo że e, były Wszyscy trener wiedzieli. Lecha Poznań wiedział o tym, że, że można tym zaskoczyć Lecha, i tak się daliśmy zaskoczyć. No nie, no już poważnie mówiąc, tutaj trzeba na pewno wyjść, być pewnym siebie. Też na stadionie Krakowi ostatnio pada bardzo dużo bramek, e, no więc niech padnie e, jeszcze więcej bramek, niech ta e, tendencja zostanie podtrzymana. O tych czterech meczach będziemy sobie mówić za tydzień, a w tym odcinku magazynu Fan Club Studio to już wszystko. Moim Państwa gościem był Maksymilian Dyśko, dziennikarz głosu Wielkopolskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję. Kuba Wieliński, kłaniam się, do zobaczenia. ピッ